Dobry wieczór. A więc tak, pomysł jest taki. Pomysł na to spotkanie był następujący, żebyśmy porozmawiali o... pytanie o czym? O przyrodopisaniu, o wrażliwości środowiskowej, o tym, jak ją można znaleźć w książkach, ale żebyśmy też nie rozmawiali o takich rzeczach oczywistych i dyżurnych, typu katastrofa klimatyczna, globalne ocieplenie, czy o tym, że wegetarianizm jest jedynie słuszną dietą, czy weganizm wręcz. Więc będziemy rozmawiali jednak o tym, co w książkach można znaleźć, nawet jeżeli nie będzie to rozmowa o literaturze, bo pewnie nie będzie, a jak będzie, to przez przypadek. I teraz tak, jeżeli chodzi o klucz doboru gości, to pomysł był następujący, żeby państwo się od siebie różnili. Co widać, myślę, na załączonym obrazku, państwo się różnią płcią, wiekiem, ale też, czego nie widać, profesją. Mamy do czynienia z filozofem, który pisze, z naukowczynią, która pisze i z prawniczką, która pisze. Państwo też mają bardzo różne i odległe od siebie różne hobby i upodobania i różne powody i sposoby podglądania i wsłuchiwania się w przyrodę, które to później wsłuchiwanie skutkuje takimi, a nie innymi książkami. Natomiast, czego też nie widać na załączonym obrazku, a co jest, myślę sobie, istotne, państwo różnią się też tym, jak piszą i co piszą. A więc mamy do czynienia z... może zacznę od Pauliny, bo to będzie najprostsze. Z wierszami. Mamy do czynienia z wierszami i esejami. I mamy do czynienia z eseizującą, filozofującą prozą podróżną, nie zawsze podróżną. Tak chyba najprościej treści twórczej Krzysztofa Środy. I to tyle. Ja mam taki pomysł, żebyśmy zaczęli od przeczytania trzech fragmentów, żeby one unaoczniły te różnice, o których ja mówiłem. A później po przeczytaniu trzech fragmentów ja zadam trzy pytania. Pierwsze z nich będzie brzmiało po co, drugie będzie brzmiało jak, a trzecie będzie brzmiało co z tym zrobić. I potem pójdziemy wszyscy na koncert. Więc może zacznijmy. Ja nie wiem tylko w jakiej kolejności i czy wszyscy mają... tu widzę, jedna książka jest. Krzysztof też ma książkę. Jest telefon, czyli damy radę. Jak to... Od kogo zaczynamy? Ene duelike fake. I teraz pytanie, czy powinna zacząć... Na Z, czyli na początek. Zaczynamy od Urszuli Zajączkowskiej. Tak, sama się wywołała do tablicy. Znamy wszyscy te triki, że... Ja nie, pani profesor. Dzień dobry, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, dziękuję za ten czas wspólny. Będziemy rozmawiać pewnie bardzo dużo, nie wiem, o języku, o przyrodzie. Jest nam mi tu bardzo miło z państwem być. To, co mam przeczytać, rozumiem, że jakby... Rzeczywiście ja jestem z pogranicza nauki jakiejś literatury. I niedawno wyszła moja książka Patyk i Badyla, natomiast to, co chcę teraz przeczytać, to nie jest kawałek tej książki, tylko wiersz. Taki, który właśnie, jak rozmawialiśmy, będzie mocno podkreślał to, z czym ja osobiście bardzo mocno się borykam w opisie rzeczywistości w ogóle. To znaczy, że wtłoczeni jesteśmy w coś, co mamy wyrażać na przykład językiem liczby, że mamy wszystko mierzyć jakoś, że nasz świat jest jakoś kwantyfikowalny, czyli jakby zmuszani jesteśmy do takiego kształtowania rzeczywistości, który jest obcy w naturze. Jakby tego tam wcale nie ma. I to dotyczy tylko człowieka. Jakby z taką optyką wchodzę w przestrzeń i napisałam coś bardzo prostego, więc chcę to przeczytać w miarę. Wszystkie krzesła między plecami, kolanem i stopą układają mi się w ciało, wedle miary, wprost doskonale do skórnej. Tak jak i każda ławka albo stół. Siedzenie butelki leży idealnie w ręku,
a jej otwór łączy się równo z ustami. Nie jest za wielki ani za mały. Ktoś tu chyba wcześniej był. A potem już niebywale poręczne stają się poręcze, bo one też znają moje dłonie, więc leżą jak ulał. Drzwi otworzą się klamką w zasięgu oka i czoła, a ja łatwo zmieszczę się tam i wyjdę, gdzie wszystko już czeka przygotowane. Schody, krawężniki od stóp do stóp. Płaskie chodniki z domierzonym pasmem na kogoś jeszcze, byśmy się minęli bez bólu. I widzę cię. Zbliżasz się całkiem foremny. Tak idziemy dopasowani do swoich szytych na miarę pomieszczeń, ławek, widel, teli, noszy, pistoletów. Dla wszystkich ciał w sam raz. Czy rozumiem, że to był wiersz niepublikowany jeszcze, więc to jest przedpremierowa w ogóle sytuacja. Dobrze, panie Krzysztofie. To nie jest sytuacja przedpremierowa, ale tuż popremierowa, bo to ostatnia książka Krzysztofa. Ja przeczytam fragment, który wyjaśnia, skąd się wziął tytuł mojej ostatniej książki. Ten fragment zaczyna się od cytatu, od haiku Matsuo Basio. Lśni w wodorostach srebro ryb, lecz dotknięte zgaśnie na pewno. Kiedyś już cytowałem ten wiersz. Nie szkodzi. Gdy tylko zacząłem pisać tę książkę, wiedziałem, że będę musiał to zrobić znowu. Nie miałem jeszcze pomysłu z czym, z jaką historią go połączę, ale żeby był pod ręką, wpisałem go na samym końcu tego dokumentu, bo teraz każdy tekst pisany na komputerze staje się od razu dokumentem. Od kilku tygodni patrzę na te 10 słów prawie codziennie. Dziś też spojrzałem i zrobiło się nieprzyjemnie, bo przez dłuższą chwilę musiałem sobie radzić z myślą, że jakkolwiek bym się starał, nie mam do napisania nic ponad to, co mistrz Basio zawarł w trzech krótkich wersach klasycznego haiku. Czyli co, to już koniec? To było wszystko? No nie, dam radę, powiedziałem sobie. Miałem przecież jeszcze tyle rzeczy do pisać. O flądrach, które kiedyś tak często kładły się na boku, że głowy poprzekręcały im się od tego w jedną stronę. O pewnym czeskim dziennikarzu sportowym. Na razie nie mogę powiedzieć dlaczego, ale o nim trzeba będzie napisać na pewno. O domowym wyrobie woblerów i błystek, o hodowaniu białych robaków. A poza tym nie... tego nie czytam, przepraszam, bo skracam. Srebro zgaśnie, pewnie, że zgaśnie, tak jak wszystko. Ludzie też gasną po śmierci. Widziałem to. Mimo, że ani nigdy nie byli srebrni, ani nie trzeba ich w tym celu wyjmować z wody. Gdyby chcieć się tym przejmować, można by w ogóle przestać pisać, a nie można. Zdaje się, tak twierdzą niektórzy, że jest odwrotnie, że właśnie dlatego pisać trzeba. A poza tym ono nie gaśnie tak od razu, to srebro. Po godzinie lub dwóch... Przepraszam. Może jestem speszony. Po godzinie lub dwóch ryba rzucona na dno łódki traci urodę. To też widziałem wiele razy. Ale wystarczy obmyć ją w wodzie, żeby przez chwilę znowu wyglądała jak żywa. Sztukę podtrzymywania blasku martwych ryb opanowali ich sprzedawcy. Nie ma nic dziwnego w tym, że udaje się ona znakomicie obsłudze stoisk rybnych w tych wielkich, nowoczesnych sklepach. Bo kiedy ma się do dyspozycji samochody, chłodnie, lodówki i dowolne ilości lodu, to pewnie dość proste. Udaje się również w mniej sprzyjających warunkach. Na bazarach w Maroku, Kambodży, Wietnamie
Widywałem martwe ryby, które lśniły jak nowe, chociaż leżały godzinami w okropnym upale. Tam ludzie też pomagają sobie lodem. W tych gorących krajach handluje się nim jak u nas chlebem. Mimo wszystko im musi być trudniej. Piszę o tym, bo zawsze, gdy trafiam na taki bazar, czuję zawrót głowy. Nie potrafię uwierzyć, że jest ich aż tyle. Nie ludzi, ryb. Jest ich mnóstwo. I widać je jeszcze lepiej niż w akwarium. Są na wyciągnięcie ręki. Napisałbym, że to jest jak sen, gdyby nie to, że w moich snach zawsze jest odwrotnie. Ryby są daleko. A kiedy jestem w tych egzotycznych krajach, oglądam z bliska ryby, o których nic nie wiem. Nie znam ich nazw, a trybu życia mogę się jedynie domyślać po sylwetce, kształcie pyska, ubarwieniu. Też nie zawsze. Niektóre wyglądają tak dziwacznie, że nie potrafię go sobie wyobrazić. Nie przeszkadza mi to. Nie przeszkadza mi również, że one nie żyją, z wyjątkiem tych nielicznych, snących dopiero w plastikowych miednicach z wodą. Dlatego trudno mnie wyprowadzić z takich miejsc. Krążę między stołami, ladami, między rozłożonymi na betonie płachtami ceraty i koszami z lodem. Oglądam egzotyczne ryby i robię im zdjęcia. Nie potrafię się powstrzymać. Mam już tych zdjęć dziesiątki, setki może, ale wciąż je robię. Nie myślę o tym, że te wszystkie ryby wkrótce nie będą takie piękne, że zgasną. Nie zastanawiam się też, jakby to było mieć którąś z nich na wędce. Te rzeczy przestały mnie już ciekawić. Chyba zresztą nie chciałbym wiedzieć. Po prostu je oglądam. W ich wciąż otwartych oczach nie mają przecież powiek, więc umierając nie mogą ich zamknąć. Jest jakaś zagadka. Dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu. Poznanie. Rozpoznajemy w naszych zwierzętach choroby po imieniu. Przywołujemy, podchodzą od strony lasu. Ciemne, mętne źrenice, jak u dotkniętych złym wilków. Jeszcze niewidoczne, dla dłoni jeszcze niedostępne, dla oczu. Precyzyjnym ostrzem jak siekierą zabierają po kolei. Bosymi stopami wchodzimy w pobożny rytuał. Budzimy się nadzy, bez obcych, pożyczonych skór, rozkładających się poranionych ciał. Już nic nie odróżnia nas od piskląt. Jesteśmy tylko drżeniem. Dziękuję wam, ale to ja myślę, że te różnice, o których wspomniałem na początku, jakoś tu wybrzmiały. Tych różnic pewnie znalazłoby się więcej przy lekturze po prostu książek, do czego państwa namawiam, ale podobieństw też. Przejdźmy natomiast do pierwszego pytania dzisiejszego wieczoru pod tytułem po co? I teraz to pytanie nie ma dotyczyć... To nie jest pytanie o pisanie, tylko o pisanie, o właśnie wsłuchiwanie się. To znaczy na pytanie, po co pisać, pewnie Krzysztof Środa, domyślam się, odpowiedziałby, panie, gdybym to ja wiedział. Nie. Urszula, dobrze, to może nie będę zgadywał, co byście odpowiedzieli, bo nie postawię tego pytania, być może postawią je państwo później. Stawiam pytanie, po co podglądać, po co się wsłuchiwać, bo to, że to robicie, nie podlega żadnej wątpliwości. Każdy jakoś na swój sposób, zaczynając od Krzysztofa Środy, który jest taką osobą uzależnioną trochę od ruchu podróżnika, po wsi nogiem i potyka się po prostu o ryby, lasy i różne takie rzeczy i one są jak gdyby niezbędnym elementem tych jego relacji i opowieści z
no właśnie z ruchu. Urszula Zajączkowska z kolei wiemy, że w środowisku laboratoryjnym i sterylnym obserwuje za pomocą różnych przyrządów rośliny, a to robiąc im zdjęcia, a to przyglądając się, ale też stacjonarnie obserwuje na przykład wołomińską przyrodę, taką dziwną, wielkomiejską, często przez nas mocno przetworzoną. Z kolei Paulina Pidzik jest, myślę sobie, że też przede wszystkim stacjonarną obserwowaczką sosnowych lasanków, w których hasają mniej lub bardziej powabne sarny i inne zwierzęta. Tak więc nie polega wątpliwości, że wsłuchujecie się każdy inaczej, każdy na swój sposób, ale chciałbym, żebyście spróbowali odpowiedzieć na pytanie, po co? Nawet jeżeli próba odpowiedzi na to pytanie zmusi was do jakiejś podróży w głęboką waszą przeszłość i stanie się odpowiedzią też o jakieś wczesne motywacje i wczesne początki tego wsłuchiwania się właśnie. Nie wiem, kto się rwie do odpowiedzi. Nikt kompletnie. To może znowu zacznijmy od naukowczyni, czyli Prymuski. Pani Urszulo Zajączkowska. Przede wszystkim nigdy w życiu sobie nie zadawałam takiego pytania. Takim dość dziwnym odkryciem moim i to właściwie, które powstało właśnie podczas opisywania czy pisania felietonów do dwutygodnika, czy poezji, czy jakichś drobnych form innych. Dopiero wtedy zauważyłam w kontaktach z ludźmi, że można w ogóle tak myśleć i rzeczywiście ludzie tak myślą, że jest swoisty dualizm, to znaczy, że jest człowiek i przyroda. To jest jakieś wielkie nieporozumienie i właściwie można nawet to uznać za dramat człowieka. Znaczy, że rzeczywiście się jakby oddzielamy od tego. I nie chodzi tutaj wcale o to, że musimy się stawiać gdzieś wysoko, co zaproponował dawno temu Arystoteles. To wcale nie o to chodzi. To nie na tym polega dramat. Dramat polega na tym, że stawiamy się, właściwie jesteśmy od razu samotni w tym. My ludzie i ta przyroda. I w momencie, w czasie, który teraz się nam wydarza, takiego jakiegoś wielkiego zwrotu w przyrodzie, mówimy o tym globalne ocieplenie, wielkie wymieranie i tak dalej, ta samotność wyraża się tym, że człowiek lekko osądza człowieka. To znaczy, że jakby opis przyrody teraz opiera się na takim bezlitosnym traktowaniu się nam przez siebie. Ja mam z tym, ja się wobec tego sprzeciwiam i sprzeciwiam się tej ostrej narracji skierowanej wobec człowieka, bo ja wiem o tym, że człowiek, i to nie chodzi o jakieś czucie czy marzenie, ja wiem o tym, że człowiek, homo sapiens, jest gatunkiem, który się fantastycznie udał w przyrodzie. I nie wydaje mi się, że można tak lekko to go określić. To jest raz. Druga rzecz, jakby mówię o tej samotności, którą dostrzegam. I właściwie chciałabym całą swoją wypowiedź jakby skupić wokół tego. To jest to, że jest bardzo wiele głosów też, takich skrajnie właśnie krytycznych wobec człowieka, od ludzi, którzy tak bardzo kochają przyrodę. Jak można kochać tak bardzo przyrodę i nie mieć w sercu miejsca dla człowieka? Jest to, nawet jeśli jeszcze byśmy powiedzieli, by zasięgnęli do nauki, więc jest to logicznie sprzeczne. To jest niemożliwe. Żaden ekolog prawdziwy, autentyczny, taki, który rzeczywiście wie, co to znaczy współistnienie wszystkich bytów, nie będzie nienawidził innego gatunku, nawet jeśli to dotyczy człowieka. Więc jakby wracając do pytania pierwotnego,
ja się nad tym nie zastanawiam, bo ja wiem, że natura jest jakby dokładnie tak jak godność, jest zasiedlona w człowieku i ta otwartość na naturę i jakby z człowieka wypływa też natura. Nie widzę jakby odrębności świata, po prostu opisuję to, tak? Albo jakoś też doświadczając swoistego dramatu, że to jest nieopisywalne, że ja jestem straszliwie jakby bezradna wobec tego, dlatego jakby mój język jest prosty w poezji, a w innych opisach słyszę, że jest właśnie złożony bardzo, że jest poetycki. W poezji mówią, że jest strasznie prosty. Więc jakby nie wiem, dlaczego tak jest, ale nie odczuwam tej odrębności i nie chcę jej tym, co robię, pogłębiać jeszcze bardziej. Także to ja muszę jeszcze, nie odpuszczę tak łatwo, bo oczywiście naukowiec o tak analitycznym umyśle jak Urszula Zajączkowska i okazał się też wyśmienitym manipulatorem, czy manipulantką właśnie, bo powiedziała przed chwilą pani Urszula, że dopiero teraz odkryłam, nie ma takiej ludzkiej możliwości i powiedziała też, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Nie wierzę w to ani przez sekundkę, natomiast wierzę i zazdroszczę trochę tego, o czym pani Urszula powiedziała pod koniec, czyli nie odczuwam. Ale chciałem też jeszcze porozmawiać o tej samotności, bo to jest coś, boję się, że zapomnę. Bo jak gdyby ta dychotomia, o której wspomniałaś, na której no niestety, czy tego chcemy, czy nie chcemy, zbudowana jest nasza cywilizacja i myślenie o przyrodzie, od Greków, później wzmocniona przez Kartezjusza i towarzyszy nam to do dziś, czy tego chcemy, czy nie chcemy i dlatego wierzę, że nie zastanawiała się na tym wcześniej i dlatego nie wierzę, że dopiero przy okazji pisania felietonów do dwutygodnika to odkryłaś. Jest czymś dziwacznym, natomiast jawi się też podział zupełnie inny, to znaczy podział na wewnątrzgatunkowy, to znaczy na ludzi, którzy nie odczuwają, tak jak ty nie odczuwasz i dla ludzi, którzy nie dość, że odczuwają, to jest to dla nich oczywistością. Gdybym ja miał jakoś zilustrować to, o czym mówię, to zilustrowałbym to innymi podziałami wewnątrzgatunkowymi, których jakoś tam doświadczaliśmy. I nie wiem, tak jak w XIX-wiecznej Ameryce wprowadzanie czarnoskórej osoby na salony było jakimś tam mezalian i traktowanie po partnersku, mezalians mówiąc delikatnie, tak samo twój stosunek do przyrody bez odczuwania tej danej dychotemii jest, myślę, w dalszym ciągu postrzegany teraz, co wskazuje też na specyficzną samotność, co sprowadza mnie do kolejnego pytania, które chciałem zadać, ale dam może w międzyczasie odpowiedzieć Krzysztofowi i Paulinie na to pierwsze i nie pozwolę ci na reakcję na razie jeszcze. No, pani Urszula odpowiedziała bardzo filozoficznie. Ja jako filozof się przyznam, że zabierałem się do pisania tej książki absolutnie bez żadnej filozoficznej koncepcji. Ja ją napisałem dlatego, że kiedyś byłem maniakalnym wędkarzem. My wiemy dlaczego, bo jesteśmy uważnymi czytelnikami Krzysztofa Środy. Ja tylko trzy zdania przeczytam z książki wcześniejszej. Zdarza mi się jeszcze, że czytam przed zaśnięciem. Nie o wędrówkach ryb jak kiedyś. Wydaje mi się, że o wędrówkach ryb wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Chociaż nie wiedząc o nich wszystkiego, nie mogę mieć pewności, czy tak jest naprawdę. Więc mi się wydaje, że te przedsmaki tej książki już można się jej było spodziewać. Czy faktycznie jest tak, że we wszystkich moich książkach, tych, które pan określił niby podróżniczymi, tam wszędzie się pojawiają zwierzęta. Pojawiają się motyle, ptaki, ryby, wędrujące węgorze, o czym piszę również w tej książce. Ale początek był taki, że ja kiedyś podziwiałem ryby, bo byłem wędkarzem. Wszyscy wędkarze uwielbiają ryby. Ja byłem wędkarzem jako chłopiec i jako człowiek dorosły. Dwudziestokilkuletni, a potem przestałem łowić te ryby, trochę dlatego, że ich jest coraz mniej i trochę mi ich było szkoda. I ta książka jest właściwie taką późną spowiedzią wędkarza,
trochę żałuję, że tak podziwiał te ryby, ale je męczył. I tu się pojawiły jakieś wątki filozoficzne. Tu się pojawił taki jeden wątek, że taki modny obecnie w literaturze filozoficznej, taki problem obcego. Te ryby są wobec nas obce, bardziej niż większość innych zwierząt. I tam jest takie pytanie, które mnie jakoś zaciekawiło, czy my potrafimy sobie wyobrazić, jak to jest być rybą. I właściwie tylko tyle. Tam jest jeszcze kilka innych wątków. Tam jest trochę o literaturze, o samych rybach. Wydaje mi się, że jakoś mi się udało poskładać te różne kawałki w jedną książkę. A dlaczego wcześniej pisałem o zwierzętach? No to tu powiem, że nie wiem faktycznie. To są echa jakichś takich chłopięcych fascynacji z czasów, kiedy właśnie jako chłopiec łapałem ryby, łapałem niestety motyle i nadziewałem je na szpilki, łapałem koniki polne. I wtedy dużo czytałem o zwierzętach różnych. I to mi jakoś wróciło wiele lat później. I wraca echem w tych wszystkich książkach. Ale dlaczego? Tak jak w tych oczach ryb otwartych. No, jest w tym jakaś zagadka i niech tak zostanie. Dobrze, ja myślę, że do tej obcości też będziemy musieli powrócić, bo ryby są obce, to nie podlega wątpliwości. Natomiast życie, o którym pisze pani Urszula, które składa się z martwych i żywych komórek, to dopiero jest obcość trudna do objęcia rozumem, aczkolwiek obcość przez niektórych przedstawicieli naszego gatunku kompletnie nieodczuwana. Paulino, przypominam, pytanie brzmi, po co? Po co? Myśląc o tym spotkaniu, pomyślałam, że to wsłuchanie w przyrodę jest u mnie jakieś bliskie wpatrzeniu. I myślę, że takie poczucie bycia jej częścią, jakiegoś współistnienia jest jakimś moim doświadczeniem pierwszym. Takiego pierwszym, które doznałam, takiego dopiero potem w jakiś sposób dostrzegałam, że można inaczej. To miejsce, w którym się urodziłam, wychowałam, to jak blisko one było, ja piszę często w biogramach, że pomiędzy lasem a rzeką, to jest tak bardzo, bardzo blisko fizycznie ten las i rzeka. I myślę, że to miejsce pierwsze, odwołam się do czegoś, co mi jest teraz bliskie, do czego pewnie wrócisz, do fotografii otworkowej. To jest tak, że jak konstruujemy sobie aparat taki otworkowy, kamerę obskurę, to zazwyczaj w czymś, w folii aluminiowej albo w jakimś innym materiale po prostu robimy szpilką, igłą otworek. I myślę, że to miejsce pierwsze właśnie na nas, to jest właśnie takiego uczynienie tego otworka. My potem możemy z równą czułością, z równą wrażliwością patrzeć na te, na inne miejsca. Ale było w tym pierwszym dotknięciu, że bardzo mocno współistniejemy. Jestem jakaś uważność, czułość na przyrodę, rośliny, zwierzęta. To wszystko, co wokół Ziemi była. I nie chciałabym tej czułości zgubić nigdy. To ja bym jeszcze nie odpuszczał z tym pytaniem, bo chciałem dopytać o... Rozmawialiśmy o samotności i zarówno Krzysztof, jak i Paulina wspomnieli o początkach i myślę sobie tak, że
że często rzeczywiście te początki są istotne, ale często istotny jest też, kto nam w tym obcowaniu i wsłuchiwaniu się towarzyszy, czy wręcz czy nas do niego nastraja. Myślę tu o współtowarzyszach autentycznych, bądź o współtowarzyszach lekturowych, a jak nie lekturowych, to może jakichś innych tekstach kultury. No pewnie dla naszego szeroko rozumianego pokolenia Kurudy i Puchalskie to były takie rzeczy bardzo istotne. Ja pamiętam swoją absolutną fascynację, która wróciła mi do głowy i przypomniała się z dużą jaskrawością przy okazji lektury Patyki Badyle Urszuli Zajączkowskiej Lorenem Eisleyem. To był taki naukowiec, który z niewyobrażalnym wręcz talentem literackim pisał o swoim wsłuchiwaniu się w przyrodę, która momentami wręcz była kosmosem. I myślę, że to jest istotne, że czasami właśnie tą samotność we wsłuchiwaniu się jesteśmy w stanie jakoś tam przełamać. Chciałem więc dopytać was i przede wszystkim Urszulę o te początki i o takich współtowarzyszy, czy oni byli. A ja przepraszam, że ja raz mówię per ty, a raz per pani, ale tego nie ustaliliśmy przed spotkaniem, więc już tak do końca będę. Moje początki polegały na wielkim na oczywiście studiowaniu najpierw. Znaczy ja chciałam schować się w lesie i tak sobie wyobrażałam, że tak wygląda zawód leśnika. Że ja będę siedzieć w leśniczówce, będę czytać, że las będzie rósł. I pójdę tam, prawda, coś zasadzę. Natomiast po pierwszym roku studiów skończyły się te takie formy opisu bardzo podstawowego przyrody, znaczy botanika, zoologia, ornitologia, fitopatologia, czyli choroby drzew, roślin rozmaitych. Kiedy to wszystko nagle się skończyło i przez następne 4 lata zaczęło się użytkowanie, kształtowanie, formowanie, ulepianie. Nagle się zebraliśmy wśród przyjaciół, kilka osób. Powiedzieliśmy, że się na to nie zgadzamy. Stworzyliśmy taką mikrogrupę. Robiliśmy wlepki po uczelni, na przykład wlepki pod tytułem Buraki pod ochronę. Bo ta narracja taka nachalna nam się bardzo nie podobała tego wszystkiego. I oczywiście to zakochanie się w botanice, w roślinności spowodowało, że się też w ramach tego, co można było, zajęłam się też nauką, botaniką, pracowałam, otwierałam i bardzo dużo dziko czytałam rozmaitych rzeczy. Gardząc cały czas literaturą tak zwaną popularno-naukową. Do tej pory nie czytam tego. To sekretne życie drzew po prostu jest straszne i to też z punktu widzenia nauki, bo jest nadużyciem bardzo często w wielu punktach, jak i w ogóle tego takiego objawiania miłości międzygatunkowej, której w lesie według mnie nie ma. Nie ma jej na łące. Tam jest ogromna konkurencja, bezlitosna, tam nie ma emocji. Tam jest zachłanność, więc w jakimś sensie można powiedzieć, że człowiek swoją zachłannością może być rozgrzeszony, że to jest naturalne w nas, że chcemy coraz więcej mieć. Bo tak dokładnie to samo i życica, i niedźwiedź, i sosna, dokładnie to samo chce, tylko w ramach swojego aktu twórczości i swojej kreatywności nie zrobi tego, co potrafi zrobić człowiek. Więc to studiowanie i takie... No i oczywiście miałam ogromne szczęście do ludzi, do profesorów, którzy widzieli, że jestem pewnie jakaś trochę inna, a pozwalali mi na to wszyscy. I najpierw podeszłam do tego w jakimś sensie, można powiedzieć, pragmatycznie, to znaczy chcę poznać. To dokładnie to przecież, co odbywa się w ramach, nauki języków łaciny, języka angielskiego. Najpierw poznajmy słowa, frazy,
zdania, później dalsze konteksty i tak dalej. Więc żeby mówić o roślinach, chciałabym poznać języki roślin w jakimś sensie. Więc ten rozdział nauki i sztuki, czy literatury, nauki ścisłej, czy nauk przyrodniczych jest tak straszliwie rygorystycznie jakby oddzielony, że bardzo często wtedy, kiedy ja opowiadam jakby tylko z lekka, używając jakiegoś terminu, no bo przecież to wszystko jest jakoś nazwane, czuję, że wchodzę w taką jakby opowieść nagle dydaktyczną, której ja strasznie nie chcę robić. W takim sensie, którą gardzę, znaczy, że ja wcale nie chcę uczyć ludzi. Nic z tego, dlatego w tej książce między innymi nie ma żadnego opisu, żadnych zdjęć. To znaczy zostawiam na przykład drewno przyranne stuletniej sosny, która wygląda jak kołtun. Te komórki wyglądają jak jakiś totalny chaos. I nie opisuję tego, jak one się nazywają. Ja mam to w nosie w tym momencie i wolę jakby dać całkowitą wolność człowiekowi, po prostu sobie popatrzeć po swojemu. Po swojemu zupełnie. Czego mi bardzo zawsze brakowało i brakuje do tej pory w nauce. Język nauki teraz, szczególnie już teraz, w porównaniu z tym, co było kiedyś, wygląda jak instrukcje jakby naszych doświadczeń, jakiś raport z eksperymentu. Koniec. Więc jakby te braki są przykre. Ja oczywiście jako osoba, która odebrała wykształcenie humanistyczne, mam poczucie, jak pewnie większość z nas, że zmarnowałem życie i że dlatego też stąd moje pytanie. Chciałem się dowiedzieć, co się wydarzyło przed studiami, co pchnęło cię w stronę właśnie nauk ścisłych, których teraz jako starzec żałuję, że nie studiowałem. Tego się nie dowiedziałem, ale może jeszcze dopytam. Natomiast chciałem teraz płynnie przejść, bo to już jak gdyby zaczęłaś trochę o tym mówić, do drugiego pytania pod tytułem jak. I nie chcę, żeby Urszula Zajączkowska zdominowała dzisiejsze spotkanie, ale takim credo, które jest być może dobrym punktem wyjścia do rozmowy, niech będzie wiersz Urszuli Zajączkowskiej, właśnie Trzciny styczeń. Wiechy trzcin pod muchami słońca, rzędami świec migoczą, idę blisko, wyciągam do nich dłoń, przeklinając tę chwilę, gdy mnie nauczono, że one od dawna nie żyją. I chciałem się dopytać o to właśnie jak, bo to jak jest u was bardzo, bardzo różne. Ja sam miałem wielokrotnie poczucie takie, że na przykład myślę sobie, że jestem całkiem niezłym amatorem dendrologiem i to mi jak gdyby nie przeszkadza w obcowaniu z drzewami. Natomiast bardzo sobie cenię fakt, że nie jestem w stanie nazwać gwiazdozbiorów i tego, z czego składa się łąka, bo anonimowość tych bytów, z którymi obcuję, jakoś mi wręcz nie przeszkadza. A przeciwnie. Natomiast próbując nawiązać relacje i próbując się wsłuchać, musimy znaleźć na to jakiś sposób. Nazywanie jest jednym. Wydaje mi się, że sposób Krzysztofa Sirody, który, no właśnie, a to w swoich podróżach o przyrodę się w ten czy inny sposób potyka bądź ją kontempluje, siedząc w łódce, czy sposób Pauliny, który wiąże się z fotografią otworką, ale nie tylko, że to są wszystko inne jakieś drogi do rozmowy, inne sposoby wsłuchania się. I teraz chciałbym, żebyście o tym opowiedzieli. Ja nie wiem, czy ja mam jakąś specjalną metodę, czy specjalny powód, żeby odnotowywać zwierzęta, ptaki, bo nie mówię tylko o rybach, które spotykam, czy w Polsce, czy na Kaukazie, czy gdziekolwiek. Ja nie wiem, ja czasem mam do siebie pretensje, że ja nie potrafię pisać fikcji, że ja piszę tylko o tym, co widziałem, co mi się zdarzyło, co zauważyłem. Ale po jakimś czasie przestałem tego żałować, bo stwierdziłem, że to jest dobre, że jest taka część literatury, która nie musi zmyślać, która po prostu opowiada o tym, co było. Ja nie rozróżniam anegdot, opowieści
czasem to nazywam obrazkami, bo ja składam książki z takich obrazków, historyjek. Nie rozróżniam obrazków z ludźmi i tymi, na których są zwierzęta. Po prostu coś mi się z czymś kojarzy, coś mi się przypomina, coś się łączy, ja to odnotowuję. Czy do tego potrzeba, nie wiem, jakiejś specjalnej metody? Nie, wydaje mi się, napisałem 5 książek. No dobrze, 3 były jakoś podobne do siebie, 4 była o czymś innym, 5 była o rybach właśnie. Ale wydaje mi się, że ja wszystkie je piszę tym samym systemem, więc nie mam jakiegoś specjalnego języka czy tonu, którym piszę o zwierzętach. Nie wydaje mi się. Czyli wychodzi z tego, że Krzysztof Środa nie zatracił tego, czego zatracić nie chce Paulina. Paulina. Nawiążę do tego, co mówiła pani Urszula, że nie ma tego dualizmu między światem ludzi a światem przyrody. I to, co chciałem powiedzieć, to chyba trochę w tym duchu, tak, że to się jakoś łączy ze sobą. Oczywiście, kiedy widzimy zwierzęta, to możemy na nie patrzeć z czułością, ale też wiemy, że one w historii ludzkości mają mnóstwo symbolicznych znaczeń i skojarzeń. Ja to czasem wykorzystuję, ale jakoś nienachalnie chyba, nie? Raczej piszę o prostych rzeczach. Ja chciałabym nawiązać do samotności, która tutaj się pojawiła, że te różne sposoby, czy pisanie, czy fotografowanie, one wzięły się z tego, że dopóki żyłam w rodzinnym domu, ja nazywam go domem lasem, dla siebie, dla przyjaciół, to było takie, ta bliskość, to wpatrywanie się, wsłuchiwanie, miałam poczucie, że wzajemne było czymś takim oczywistym. Ono, nie zastanawiałam się zupełnie nad tym. Takim momentem, w którym poczułam, jak to jest ważne, jaką to jest istotną częścią, jako to jest, jak, że to w ogóle jest cała perspektywa patrzenia może na wszystko. Poczułam, gdy wyjechałam na studia. Wyjechałam do Krakowa i on mnie absolutnie przytłoczył. Państwo tego nie są świadomi, natomiast Kraków jest pustynią biologiczną. Tam właściwie nic nie żyje, a to, co żyje, to żyje ledwo, ledwo. Ta ilość dźwięków, betonu i poczułam, że jakoś muszę sobie przywieźć w sobie, wokół, zapisać, żeby to było... Wtedy poczułam, jak to jest ważne, jak to jest bliskie i chyba wtedy tak mocno zaczęły powstawać wiersze. Fotografia to jest późniejsza historia. Fotografia otworkowa to historia zupełnie nowa. Że poszukiwałam sposobów na zapisanie chyba samej sobie tej bliskości, tych wsłuchań, wpatrzeń, których początkowo w Krakowie nie miałam. Potem zaczęłam odkrywać też w tym Krakowie, że tak naprawdę to i tak w tym miejscu, w tym mieście, które wydaje mi się całe wybetonowane, że tak samo tak samo współistniejemy, tak samo ta przyroda do tego miasta wchodzi, próbuje się przedzierać przez chodniki, zarasta te miejsca. Ale tak, to z poczucia takiego, że jestem w tym mieście, takiego pierwszego, że jestem samotna i z tego poczucia samotności zaczęłam zapisywać, potem zaczęłam fotografować. Czyli wsłuchiwanie się dla ciebie de facto było stanem naturalnym, stanem domu, lasu. W momencie, jak zostałaś z wsłuchiwania się wyrwana, to zaczęłaś pisać, fotografować, żeby mieć... Czy nie? Czy myślę o tym, czy...
Myślę o tym, że być może to było jakieś pierwsze, ale też mam takie poczucie, że to oddalenie zintensyfikowało to, wzmocniło to, tę potrzebę, jakąś też uważność, czułość patrzenia, gdy wracam, ale też odtwarzania tego, potem szukania tego, gdzie jestem, tego odnajdywania tego w mieście. Więc myślę, że jest coś takiego w tym wsłuchiwaniu, wpatrywaniu, taki element podmiotowy, że być może jest coś mocniejszego w tym, gdy to zostało w jakiś sposób uświadomione. Nie wiem, tak myślę, że że być może gdybym tam została, gdybym była tam cały czas, to to po prostu byłoby bycie w tym. Nie wiem, jest coś dla mnie takiego, co, że to wsłuchiwanie, wpatrywanie stało się mocniejsze właśnie, gdy z tego miejsca wyjechałam. Oczywiście cały czas wracałam, ale właśnie tą taka czułość, uważność myślę, że urosła od tego wyjazdu. I ja teraz chciałem płynnie przejść do ostatniego pytania dzisiejszego spotkania, pod tytułem, co z tym wszystkim zrobić. Ja niestety znam waszą odpowiedź, też mogłem się jej domyśleć, tudzież próbę wyminięcia odpowiedzi na to, bo zaraz wszyscy powiedzie, że halo, pisanie o świecie musi być też pisaniem o przyrodzie, tak jak musi być i pisaniem o człowieku, bo jak wszyscy jednym głosem mówicie, rzeczywiście podział, który został nam przez naszą cywilizację narzucony, jest podziałem sztucznym i my go nie chcemy, ale ustaliliśmy też, że nawet jeżeli nie jesteście wyjątkami od reguły, to jesteście jednak zakonem mniejszościowym, jeżeli popatrzeć na krajobraz literacki. Zakonem, który rośnie w siłę, mam wrażenie, dość intensywnie w przeciągu ostatnich lat. I myślę, że można by, nie wiem, czy Michał Cichy, nie ma go dzisiaj z nami, ale Michał Cichy spokojnie też do niego należy. Myślę jeszcze o innych nominowanych bądź laureatach. Robert Pucek, pewnie też nazwiska można by mnożyć. Natomiast mam wrażenie, że w historii literatury polskiej jeszcze nie tak dawnej to było coś wyjątkowego. Mi zawsze imponował Miron Białoszewski, który na tym swoim Hamowie bardzo często się właśnie potykał o niezwykle piękne kwiaty, bądź na przykład złamaną topolę, czy inne tego typu rzeczy żywe, a nie ludzkie. I ja wiem, że pytanie, co z tym zrobić, albo co nam daje właśnie to wsłuchiwanie się, już zostało przez was jakoś tam zaadresowane, ale nie do końca. Czy patrząc na to, co piszecie, czy patrząc na to, jak się wsłuchujecie mniej lub bardziej intensywnie i każdy na swój sposób, jesteście w stanie opowiedzieć coś o, nie wiem, na Boga, o wartości dodanej właśnie, o czymś wyjątkowym, co ta rozmowa wasza z a to drzewem, a to rybą, a to sarną dała, co inaczej byłoby trudno osiągalne po prostu. Ja mogę powiedzieć, że w takich spotkaniach wielogodzinnych z roślinami, które mam, czy w laboratorium, są takie dni, kiedy spędzam z roślinami więcej czasu niż człowiekiem. I kiedy wychodzę na przykład do jakiegoś lasu nowego, czy na łąkę, czy właśnie do laboratorium i tak dalej, to zawsze na początku jakby taka pełna arsenału takiego swojego ludzkiego. Na początku mam zdziwienie, znaczy jest albo zachwyt,
to, co każdy człowiek ma, na przykład kiedy idzie do ogrodu botanicznego albo gdzieś widzę inną formę, jakąś roślinną, wow, jak to wygląda. Czy jest to roślina w mojej doniczce, czy jest to właśnie, są to ryby akwariowe, które na przykład jakoś migoczą w jakimś świetle. Jakby jest jakaś odrębność po prostu plastyczna tego. I to w pewnym momencie znika. Znaczy znika wtedy, jakby wtedy właśnie, kiedy jest się z tym długo. Kiedy złusza się z siebie to zdziwienie. Wtedy, kiedy naprawdę współistnieje z tym. Kiedy naprawdę przestaje czuć cokolwiek, bądź podnietę, czy jakieś po prostu zaskoczenie, czy jakąś potrzebę koniecznego rozwiązania jakiegoś problemu, czy jakiejś dziwnej form geometrycznych, które mi się tam objawiają. Kiedy to znika, to ja wtedy wiem, że ja naprawdę jestem blisko. I kiedyś czytałam taką książkę, już nie pamiętam, sprawa dotyczyła architektury. I właśnie bardzo mi się to spodobało, bo w Burgundii zbudowano takie domki ze szkła, w którym ludzie przychodzili, żeby podziwiać krajobraz. Jakby chodziło o tę formę, taką straszliwie sztuczną i niewspółistniejącą z krajobrazem, co jest bardzo znamienne. W Warszawie to bardzo dużo tego jest. I na przykład domy w Theologos, to jest taka miejscowość w centrum Tassos, wyspy greckiej w archipelagu Morza Egejskiego. W takich górach wypalonych słońcem, gdzie jest tylko troszeczkę tamaryszków, jakiś sosen, stoją domy z kamienia, pokryte łupkami z kamienia. I wystarczy odsunąć się pół kilometra od tej miejscowości i nie widzimy granic tego, co stworzył człowiek w porównaniu z krajobrazem. Więc jakby nikt się tam nie zastanawiał nad tym, czy to jest estetycznie koherentne z otoczeniem, czy ma mi to służyć. Po prostu jakoś naturalnie z człowieka to wypłynęło. Więc jakby kończąc tę wypowiedź, właśnie całkiem na odwrót niż mi się pierwotnie, dawno temu wydawało, że właśnie wtedy, kiedy ja odczuwam dużo, kiedy patrzę, to ja właśnie jestem blisko tej natury. Okazuje się, że jest zupełnie na odwrót. Znaczy wtedy, kiedy znikam, jestem z nią jakoś. Tylko trzeba bardzo długo tam być. Po prostu bardzo, bardzo długo. Długo i bez siebie jakoś, no. No i tak oto okazało się, że nauka wczyni, jakby nie patrzeć, z rozlicznymi tytułami w głębi duszy, jest taoistką tak naprawdę, tak? No ja znowu widzę, że moje podejście do ryb, pierwsze jest mało filozoficzne, a moja relacja z nimi jest jakaś banalna i prymitywna. Bo mówiłem o tym, że tak, że byłem wędkarzem, potem trochę żałowałem. Oczywiście te ryby są jakoś ciekawe, bo one mają różne obyczaje, można o tym czytać, dziwić się i tak dalej. A ja mam tą kwestię obcości, tak? Czy możemy się w istotę, która jest różna od nas, tak? Łatwiej. Górę trudniej, no a w rybę to już właściwie niewykonalne. Ale zaraz, bo trzecie pytanie było po co, tak? Po co my piszemy i trzecie było co z tym zrobić? W ogóle... Co zrobić z czym? Z tym, jak już się... A. Ale to odpowiedź bierze... No, nie wiem, no... Tak banalnie, ludzie... duże, jak jadę samochodem po Mazurach, po takiej drodze niedaleko domu, który tam mam, to jeżdżę zygzakiem, omijam ślimaki, winniczki, omijam żaby, czasem ryzykuję, jak idę piechotą i znajdę takiego winniczka, no to go przeniosę w trawę, ale to jest bardzo mało filozoficzne. To jest bardzo mało filozoficzne. To, co mnie w tej książce zaskoczyło, bo ja nie wiedziałem, jak ja chcę ją pisać, o czym chcę pisać. Ja wiedziałem, jak chcę ją zacząć. To
to na końcu jest taki rozdział, tylko też nie chciałem, żeby on był dydaktyczny. Tam jest rozdział o jedzeniu zwierząt, które ja jem, przyznaję się do tego. Staram się tego nie robić, ale to nie jest bardzo trudne, no ale jestem takim aspirującym raczej wegetarianinem. I wydaje mi się to jakieś strasznie proste i nie widzę tu jakiejś zagadki. No, mam psa, lubię tego psa, za czym późno miałem psa. Późno, nie miałem psa jako dziecko. I to chyba od tego psa się zaczęło takie myślenie o tym. No ale takie nie filozoficzne wcale, no takie współczujące. No tylko problem jest taki, czy można współczuć rybie, czy można współczuć krewetce, czy można współczuć małże. Jak ja czytałem, jak pani Urszula pisze o roślinach, to sobie pomyślałem, pani nie współczuje roślinom, pani je jakoś, no tak, nie no wiem, jest, rozumie, ale... No to jest bardziej współodczuwanie niż współczucie, rzeczywiście takie momentami się pojawia wrażenie. No, no. Co z tym zrobić? Z jednej strony myślę, że ten stan, o którym mówiła Urszula, jest, że w jakiś sposób do niego dążę, ale mam też poczucie to jednocześnie, że to wsłuchiwanie się, wpatrywanie, to też mocno jest odnajdowanie drogi do samej siebie i też do innych ludzi i że nie znam innej. I to też mi jest w jakiś sposób konieczne. I chciałabym, żeby to gdzieś... No tak, jak ustaliliśmy wcześniej, jedno drugiego nie wyklucza, być może nawet jest tym samym. Tak. Nie potrafię inaczej. To może jest chyba mi najbliższe, że to jest taka droga dla mnie najbardziej oczywista i jednocześnie najprostsza i najtrudniejsza. Że tylko przez nią tylko przez nią mam poczucie, że jestem w stanie poznać siebie, poznać innych. Po to. Ja myślę sobie, że to, co pani Urszula powiedziała, czyli o tym zapominaniu, co z tym zrobić, zapomnieć, to rzeczywiście jest jakieś takie być może niedobre spuentowanie naszej rozmowy, ale też coś, co w waszych książkach wszystkich można odnaleźć. Wbrew temu, co przed chwilą powiedziałeś, z tymi rybami też tak jest. Bo im bardziej się zastanawiasz nad tym, jak zrozumieć tak odległą i oślizgłą istotę, tym mniej ona przestaje być odległą i jak sobie przypominam swoje własne wchodzenie w tą książkę. Pytanie, które pewnie należałoby zadać teraz na dzień dobry, to jakie są po pierwsze mechanizmy zapominania właśnie i jakie są mechanizmy unikania przypominajek, bo tych przypominajek, które nas wytrącają ze stanu, do którego chcielibyśmy wszyscy zapewne dojść, czyli do tego stanu jedności, gdzie ta niechciana dychotomia się pojawia. No jest ich po prostu sporo. Natomiast jeżeli państwo nie mają więcej, nie mają w ogóle pytań, jeżeli wy nie macie żadnych komentarzy, to ja sobie pozwolę na pretensjonalną puentę pod tytułem, że być może dobrym sposobem jest po prostu czytanie książek Zajączkowskiej, Sirody i Pidzik i całej masy innych autorów, którzy należą do zakonu wsłuchanych. Żarty na bok, ja rzeczywiście nie mam już nic więcej do dodania. Pytanie, czy państwo
mają tudzież państwo. Pogadamy już długo. W takim razie ja dziękuję bardzo. Głupio jest mi zapraszać teraz na koncert, bo powinniśmy iść się powsłuchiwać, ale pamiętajmy też, że Marcin Sendecki i Marcin Baran to przecież zwierzęta, więc spokojnie możemy iść się wsłuchać. O Filipie Łobodzińskim nie wspominając, spokojnie możemy iść się wsłuchać w nich teraz. Ja chciałam powiedzieć, że wszyscy jesteśmy częścią przyrody. Tak, tak.